Zaczynamy już nasze webinarium. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dziś zajmujemy się tematem rezultatów, wskaźników i sprawozdania merytorycznego. Naszymi ekspertkami są Katarzyna Zakroczymska i Magdalena Krasowska-Igras, a ja nazywam się Agnieszka Koszowska. Będę prowadzić to spotkanie, a webinarium organizowany jest w ramach projektu, w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Program prowadzi konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja FRSI, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Katarzyna Zakroczymska, nasza dzisiejsza prelegentka, jest dyrektorką programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. Magdalena Krasowska-Igras pracuje w FRSI, odpowiada za działania edukacyjne skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli sektora społecznego, kieruje zespołem komunikacyjnym. Głównym tematem dzisiejszego spotkania jest sprawozdanie merytoryczne, ale do tego sprawozdania potrzebne jest myślenie o rezultatach i wskaźnikach. Dlatego od tego zaczynamy dzisiejsze nasze spotkanie, bo w sprawozdaniu merytorycznym będzie o to pytanie i na pewno Państwo, że tak powiem, znamy życie, będą mieli do nas o to pytanie. Cele, rezultaty działania. Po co realizujemy projekt? Czy po co Państwo macie mikrogrant na rozwój swojej organizacji? No bo chcecie coś osiągnąć, chcecie osiągnąć zmianę. W przypadku mikrograntów jest to zazwyczaj zmiana dotycząca polepszenia warunków pracy Waszej organizacji, wzmocnienia Waszych umiejętności. No i są też te działania skierowane do odbiorców zewnętrznych. Więc sformułowaliście sobie na pewno cel. Po co chcecie w ogóle pisać wniosek? Po co chcecie mieć ten grant i po co wam to wszystko? Czyli zdefiniowaliście sobie zmianę, jaką chcieliście i chcecie nadal osiągnąć. I projekt nie jest celem samym w sobie, tylko jest narzędziem, które pozwala nam, pomaga nam tę zmianę osiągnąć. Daje nam na to środki finansowe, pozwala zatrudnić odpowiednich ludzi, pozwala zatrudnić, nie wiem, ulepszyć różnego rodzaju działania wewnętrzne organizacji. Ten projekt jest narzędziem. Co to są rezultaty? To są dobra i usługi, które powstają, żeby osiągnąć ten cel, który sobie wyznaczyliście. I mierzymy je wskaźnikami, czyli jakimś początkowym i końcowym wartością, początkowymi i końcowymi wartościami liczbowymi, żeby zobaczyć, czy nastąpił jakiś postęp lub rozwój danego zagadnienia. Te wartości liczbowe mogą być po prostu liczbami lub na przykład procentami, tak? Bo może się zwiększyć udział czegoś w czymś, udział, nie wiem, pracowników w decydowaniu o przyszłości organizacji, nie wiem, różne tego typu rzeczy, więc mogą to być zarówno zwykłe liczby, jak i procenty na przykład. Czyli działania zaplanowane w projekcie mają doprowadzić do osiągnięcia rezultatów. A co za tym idzie celu projektu? Nie pytaliśmy się Was eksplicite w wniosku o cel projektu, ale często o tym pisaliście w takim ogólnym opisie tego, co chcecie zrobić na początku tej części dotyczącej działań.
Jeżeli działania zaplanowane w projekcie mają doprowadzić do osiągnięcia rezultatów i co za tym idzie celu, to muszą te działania znaleźć odzwierciedlenie w rezultatach i przypisanych do nich wskaźnikach. Teraz trochę definicji. Rezultat to jest korzyść, jaka wynika z przeprowadzonych działań, jakaś wywołana zmiana, a produkt to jest bezpośredni efekt działań, policzalne dobra i usługi. Czyli samo szkolenie jest produktem, to, że się odbyło, ale to, co się na nim wydarzyło i to, co ludzie z tego szkolenia wynieśli, to jest rezultat. A wskaźnik określa liczbowo stopień osiągnięcia rezultatów, no albo w bardzo właśnie prosty sposób, bo wiemy, ile osób uczestniczyło w danym szkoleniu, albo w bardziej skomplikowany sposób, bo zadajemy ludziom pytania o, na przykład w ankiecie ewaluacyjnej, o powiększenie, o to, czy zwiększyli swoją wiedzę lub co myśleli o różnych sprawach przed szkoleniem, a co po szkoleniu, tak? Czyli to, co warto zapamiętać, że działania nigdy nie są celem samym w sobie. Nie robimy projektu po to, żeby zrobić szkolenia. Robimy projekt po to, żeby ludzie wzięli udział w szkoleniach, czegoś się nauczyli i tę wiedzę czy umiejętności wykorzystali. Wskaźniki pomagają nam zmierzyć i oszacować zmiany i skalę tych zmian. I powinny pokazywać, czy założona zmiana została osiągnięta. Po czym to poznajemy? Po czym to poznajemy? Po tym, że zakładamy sobie jakieś liczby na samym początku tego działania, tego projektu, i mówimy sobie, że na końcu tego projektu osiągniemy taki wskaźnik. No i stopień osiągnięcia tego wskaźnika mówi nam, czy osiągnęliśmy założoną zmianę, czy nie. Teraz trochę o rezultatach. Co je charakteryzuje i jakie one powinny być? Rezultaty powinny być realistyczne, czyli ich osiągnięcie musi być możliwe w ramach danego projektu. Należy podejść do określania liczbowych produktów i rezultatów w sposób rozsądny, plan minimum, który jest realistyczny. I zasada zobowiązania się do tego, co naprawdę organizacja jest w stanie obiecać. Nie chodzi w planowaniu rezultatów o to, żeby było ich jak najwięcej, tylko właśnie o to, żeby one były możliwe do osiągnięcia przez daną organizację. Wiadomo, że wielka organizacja to są zazwyczaj większe liczby, a mała, początkująca organizacja to są mniejsze liczby. Mamy wśród naszych grantobiorców, takich, którzy zdecydowanie przestrzelili swoje rezultaty i osiągnęli je w bardzo nieznacznym stopniu. Rezultaty powinny być adekwatne. Muszą dotyczyć problemu, na który odpowiada projekt, być związane mocno z danym obszarem wsparcia. I muszą do nich prowadzić działania, które zostały zaplanowane w projekcie. No, czyli nie możemy w projekcie dotyczącym, nie wiem, edukacji obywatelskiej mówić o rezultatach z zakresu, nie wiem. Z zakresu budowlanki, na przykład, że powstanie, nie wiem, biurowiec. Muszą być adekwatne do tego, co żeśmy zaplanowali w ogóle w projekcie. Konkretne,
czyli jednoznaczne, zrozumiałe dla realizatorów projektów i operatora. I trzeba unikać ogólnikowych sformułowań i podawać możliwe konkretne wartości. I mierzalna, czyli musi istnieć sposób na sprawdzenie, czy faktycznie dany produkt lub rezultat udało się osiągnąć. Czasem to jest bardzo proste, bo mówimy, zakładamy sobie, że powstanie strona, internetowa. Jedna, ona powstaje, wystarczy wejść na tą stronę i widzimy, że ona powstała, tak? I że ludzie z niej korzystają, że się pojawiają na niej różne treści, które mogą pomóc w rozwiązywaniu takich, a nie albo innych problemów. Natomiast jeżeli mówimy o czymś bardziej tak zwanym miękkim, czyli właśnie zmianie myślenia, zmianie postaw, no to się trzeba bardzo, bardzo zastanowić, czy rzeczywiście takie rezultaty sobie zakładamy. A jeżeli już zakładamy, to jak je zmierzymy? Bo zmierzenie właśnie tego typu rzeczy dotyczących rzeczy niewidocznych tak naprawdę dla oczu, a bardziej postaw właśnie, jest o wiele, to są rzeczy o wiele trudniej mierzalne. W ramach naszego programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny myślimy o zarządzaniu jako opartym na rezultatach. I co to znaczy? Uważamy, że rezultaty są największą wartością projektów, grantów, które Państwo realizujecie. Działania, które są zaszyte, no, wymienione w projektach i w Waszych wnioskach, mają doprowadzić do osiągnięcia tych rezultatów. Możemy się zgadzać na zmianę działań. Ale na etapie realizacji projektów nie można zmieniać rezultatów ani wskaźników. To znaczy, jeżeli we wniosku macie określone już rezultaty i wskaźniki i nie zmieniliście tego w czasie przygotowywania, modyfikowania wniosku przed podpisaniem umowy, no to już potem nie zmieniamy tych rezultatów i wskaźników. Zależy nam na tym, żeby nasi grantobiorcy rozumieli, jakie deklaracje zawarli we wskaźnikach i jakie wiążą się z tym zadania i obowiązki. Bo z tego właśnie będziecie się sprawozdawać. Zaraz powiemy jak. Dobrze sobie zdawać sprawę, aczkolwiek na co dzień o tym nie myślimy, że my jako operator też się sprawozdajemy z rezultatów. I my mamy rezultaty określone na poziomie całego programu w tabeli rezultatów, która jest dostępna na naszej stronie i jeszcze będę przed co chwilę o niej mówić. Te mikrogranty, które prowadzicie, projekty w ramach mikrograntów, wspierają rozwój organizacji. To główny cel tego konkursu i dawania tych właśnie grantów, to był rozwój organizacji. W związku z tym wasze rezultaty i wskaźniki, które wybieraliście we wniosku, dotyczą tylko obszaru czwartego, czyli obszaru wsparcia rozwoju sektora społecznego. Oprócz tego obszaru mamy jeszcze obszary 1, 3, które są obszarami działalności merytorycznej, projektowej, ale tych wskaźników, tych rezultatów w ogóle nie widzieliście w waszym wniosku. Wybieraliście
Obowiązkowo jeden wskaźnik obowiązkowy główny, czyli łączna liczba osób, które zaangażujecie w swoje działania, i trzy wskaźniki z tabeli dotyczącej obszaru czwartego. Teraz nie wiem, czy to jest widoczne, bo to jest zrzut ekranu z naszego generatora. Jak my widzimy sprawozdanie, to widzimy również tabelę rezultatów. I w waszym przypadku widzimy ten rezultat podstawowy, gdzie jest jakaś wartość zakładana. No tutaj na razie nie ma żadnego osiągniętego wskaźnika, bo nie było jeszcze żadnego sprawozdania. Czyli łączna liczba osób zaangażowanych w działania. I widzimy wskaźniki z obszaru czwartego, wsparcie rozwoju sektora społecznego, czyli wsparcie. Mamy ogólne wskaźniki, ogólne rezultaty do wsparcia rozwoju sektora społecznego i mamy rezultaty 4.1 i 4.2, wsparcie partnerstwa organizacji społecznych i rozwój instytucjonalny organizacji społecznych. Chciałam powiedzieć, że jak planowaliśmy tą tabelę rezultatów, a planowaliśmy ją dawno temu, bo jeszcze zanim my podpisaliśmy umowę z Biurem Mechanizmów Finansowych, czyli w 2020 roku, to tego konkursu nawet nie było w planach, bo ten konkurs pojawił się w trakcie, czyli konkurs na mikrogrant. My też nie możemy zmienić tabeli rezultatów. W związku z tym, no to ta tabela rezultatów dla obszaru czwartego jest taka, jaka jest. Nie zawsze może, pewnie jak żeście ją czytali i wybieraliście te wskaźniki we wniosku. Oczywiście nie każdy wskaźnik był adekwatny do waszego projektu, bo one są z bardzo różnych, że tak powiem, stron. Natomiast łączna liczba osób zaangażowanych w działania jak najbardziej tak. Chciałam zwrócić uwagę, że będziecie widzieli w sprawozdaniu podział tych wskaźników na różne rodzaje danych. W wypadku łącznej liczby osób zaangażowanych w działania, to jest wiek i płeć. Inne są podziały w innych wskaźnikach. Jeżeli będziecie w stanie określić ten wiek i płeć, to tutaj wpisujecie podział, ile było dzieci, ile młodych dorosłych seniorów i tak dalej. Jeżeli nie będziecie w stanie tego zrobić, to po prostu wpisujecie liczbę tutaj i te podziały pomijacie. Aczkolwiek bardzo zachęcamy Was, jeżeli możecie, żeby wpisywać te podziały danych. Wsparcie rozwoju sektora społecznego. Mamy tutaj trzy wskaźniki. Liczba inicjatyw, które zostały podjęte w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi. Liczba działań informacyjnych podejmowanych przez organizacje społeczne, regularnie informujących społeczeństwo o swojej aktywności i rezultatach prac, a także liczba działań, dzięki którym wypracowane lub wzmocnione skutecznie procedury zarządcze w organizacjach społecznych zostały wypracowane. Jeśli wybraliście któryś z tych trzech wskaźników i wpisaliście tutaj wartość zakładaną, no to oczywiście w sprawozdaniu końcowym wpisujecie wartość osiągniętą. Chciałam też powiedzieć, że jeżeli nie wybraliście żadnego z tych wskaźników, a jednak okaże się,
że który z tych trzech wskaźników jest adekwatny do waszego projektu i wy możecie go wykazać, to możecie go po prostu wpisać w osiągnięte wskaźniki bez tej liczby tutaj. Po prostu będziemy mieli więcej wskaźników osiągniętych w waszym mikrograncie. Chciałam powiedzieć też, że na naszej stronie w głównej zakładce i w podzakładce rezultaty jest tabela rezultatów. Są dwie wersje tej tabeli, podstawowa i z wyjaśnieniami, gdzie jest napisane, jak należy rozumieć każdy z tych wskaźników. Na przykład, że liczba inicjatyw, które zostaną podjęte w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi, to są inicjatywy w ramach partnerstw projektowych, umowy partnerskie, inicjatywy bez umów partnerskich, które są udokumentowane, różne inicjatywy, które realizatorzy projektów podejmują w partnerstwie lokalnym. Nie musi być to partnerstwo formalne, które jest zawierane na potrzeby realizacji projektu. W związku z tym, z tego co pamiętam, to partnerstwo lokalne jest w przypadku mikrograntów no, bardzo promowane przez nas i macie nawet specjalnych ekspertów, którzy mogą konsultować te partnerstwa lokalne. W związku z tym wydaje się, że jest to wskaźnik, który prawdopodobnie większość Państwa może wykazać, tak? Natomiast liczba działań informacyjnych to już pewnie mniej, bo to jest bardziej wskaźnik pod większe organizacje, tak? Teraz mamy rezultat 4.1, wsparcie partnerstwa organizacji społecznych. I to jest lista platform i sieci organizacji społecznych, które uzyskają wsparcie w ramach realizowanych projektów. Też wydaje mi się, że to są granty dla młodych organizacji. W związku z tym pewnie nie dotyczą Was sieci i platformy, ale może się bardzo, bardzo mylę, tak? Bo tutaj liczymy sieci i platformy współpracy organizacji pozarządowych, krajowe i zagraniczne, które uzyskały wsparcie dzięki programowi. Więc tutaj pewnie to jest mniej adekwatne do Was. Natomiast już rezultat 4.2, przepraszam. Który ma dwa wskaźniki: liczba przeszkolonych pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i wolontariuszek organizacji społecznych. No to jeżeli robicie coś dla swojej organizacji, szkolicie ludzi, którzy dla was pracują, to jak najbardziej to jest wasz wskaźnik. I liczba przeszkolonych i liczba organizacji, które wzięły udział w waszych działaniach związanych z rozwojem instytucjonalnym. Partnerzy, inne organizacje uczestniczące w projektach. I tu liczymy organizacje i instytucje, z których pracownicy, wolontariusze biorą udział w waszych działaniach. Nie wiem, czy to pewnie dotyczy was mniej. I teraz zapewne jest również sporo rezultatów i produktów, które nie są tutaj wymienione i których, no, dla których nie znajdujecie w tej tabeli narzuconej przez nas miejsca. I mieliście w wniosku waszym miejsce w punkcie C5 na opisanie takich produktów. I będziecie mieli również miejsce w sprawozdaniu, żeby dopisać już w polu tekstowym opisać rezultaty, które osiągnęliście, a które się nie wpisują w tę tabelę. No to jest właśnie link do tej tabeli. Nie będę jej chyba teraz otwierać, bo to nam trochę zaburzy chyba porządek, ale bardzo zachęcam, żebyście po prostu na stronie
znaleźli sobie zakładkę rezultaty i ta tabela, szczególnie z wyjaśnieniami, ten ostatni obszar, czwarty, żeby po prostu sobie to jeszcze raz dokładnie przeczytać, jeśli nie zrobiliście tego przed pisaniem wniosku. Ja mam nadzieję, że zrobiliście. I tak jak już mówiłam, wartości tych wskaźników, które określiliście we wniosku w tabeli, nie zmieniamy w trakcie trwania grantu. A to już mówiłam. Natomiast jeśli chodzi o te opisy produktów i rezultatów w punkcie C5 wniosku, te opisy już w polu tekstowym, które będziecie mieli również w sprawozdaniu, te wartości są możliwe do zmiany, tak jak każda inna zmiana w projekcie. Ale prawda jest też taka, że jeżeli te zmiany są bardzo niewielkie, to naprawdę nie warto może się wpuszczać w tę całą procedurę zmian. Prawda jest też taka, że jeżeli osiągniecie przybliżoną wartość zakładanego wskaźnika, nie wiem, zakładaliście sobie wskaźnik 100, a osiągacie 96 czy nawet 80, to się naprawdę nic nie dzieje. Problem jest wtedy, kiedy zakładaliście sobie 100, a osiągacie 2. No to wtedy my sobie zadajemy pytanie, co poszło nie tak. Ale jeżeli to było 80, no to znaczy, że się po drodze wydarzyły jakieś okoliczności, które uniemożliwiły osiągnięcie wskaźnika 100. Oczywiście, że trzeba to napisać w sprawozdaniu, ale nikt za to nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji. Opowiem Wam o tym, jak wygląda sprawozdanie, do czego więc będziemy Was zachęcać, na jakie szczególne aspekty procesu przygotowania, ale przede wszystkim jego zawartości treściowej powinniście zwrócić uwagę. I przede wszystkim pierwsza rzecz, którą sobie warto uświadomić, im szybciej, tym lepiej, to znaczy do pisania sprawozdania przygotowujemy się podczas realizacji całego naszego grantu czy też projektu. To znaczy, musicie pamiętać o tym, że oczywiście sprawozdanie zwykle piszemy na sam koniec, chyba że są projekty, w których piszemy sprawozdania okresowe. Natomiast to nie jest ten przypadek. Wy sprawozdajecie się na samym końcu, natomiast wasze sprawozdanie jest efektem realizacji działań, jest efektem analizy tego, co się wydarzyło, jest efektem waszej jakiejś dogłębnej refleksji dotyczącej tego, jak się zmienia organizacja, jak się zmieniają wasze grupy odbiorców. Co jesteście w stanie nowego im zaoferować, a z jakim przyjęciem spotkaliście się, i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego pierwsza rzecz, którą chcielibyśmy zasugerować, to, żebyście na bieżąco archiwizowali materiały z prowadzonych działań. Ja sobie wyobrażam, przynajmniej ja tak staram się robić, jako osoba bardzo nieporządna. Staram się podczas realizacji dowolnego projektu segregować dokumentację w folderach, na przykład przypisanych do danego działania. To jest tylko moja porada, to nie jest żaden wymóg, broń Boże. Mianowicie, realizując na przykład warsztaty, albo realizując kurs, albo realizując jakieś spotkania z danymi grupami odbiorców, albo serię konferencji na Zoomie, to są rzeczy, które zwykle wymagają, jak wszystkie, jakiegoś etapu przygotowania, etapu realizacji, etapu podsumowań. Tak? Całe mnóstwo informacji, materiałów mamy wtedy na przykład w mailach, mamy na dysku współdzielonym i musicie, przepraszam, musicie mi wierzyć, że jeżeli jesteście organizacją, która po raz pierwszy przygotowuje sprawozdanie, że w cudzysłowie mówiąc, wykopanie później wszystkich szczegółów dotyczących realizacji danego działania, programu, jakichś szczegółów dotyczących współpracy z ekspertami jest bardzo czasochłonne. Dużo lepiej jest wyznaczyć sobie jakiś taki modus operandi pod tytułem: raz w tygodniu sprawdzam maile i wrzucam do folderów informacje bądź pliki, które później mogą mi się przydać. Oczywiście wszelkiego rodzaju działania komunikacyjne, formalno-prawne, czyli na przykład podpisane umowy, rachunki i tak dalej, warto archiwizować na bieżąco, bo później tej pracy jest 3 razy mniej, jeżeli robimy to na bieżąco, bo pamiętamy, co się wydarzyło. Za 4 miesiące, gwarantuję Wam, nie będziecie wszystkiego pamiętali, co się wydarzyło.
No więc to jest taka pierwsza nasza rada. Dobrze jest też ewidencjonować zmiany. To znaczy, pamiętajmy, że w ferworze walki i w toku tych wszystkich wydarzeń na pewno zmieniacie różne rzeczy. Na pewno zmieniacie na przykład prowadzącego. Za 4 miesiące być może nie będziecie pamiętać, dlaczego dokładnie zmieniliście tego prowadzącego. Czy może zachorował, a może miał inne sprawy, a może uznaliście, że właśnie znaleźliście lepszą osobę, która poprowadzi dla Was te działania. I warto sobie zostawić, czy to jest notatka, czy to jest jakiś inny dowolny format, w którym będziecie sobie robić jakiś pamiętnik projektu, pamiętnik zmian, które później tylko przejrzycie i naniesiecie stosowne w sprawozdaniu. Bardzo dobrze jest to robić, gdyż po raz kolejny, tak jak mówię, jest to później szalenie skomplikowane, żeby to wszystko odtworzyć. Jak dobrze napisać sprawozdanie? A zatem na pewno przeanalizować dokumentację i materiały, które się właśnie nazbierały, a które powstały w ramach projektu. Później dokładnie przeczytać pytania pomocnicze zawarte w sprawozdaniu, o nich zaraz opowiem. Później przygotować odpowiedzi i opisy poszczególnych punktów sprawozdania w odniesieniu do tego, co zostało umieszczone we wniosku. I teraz to jest taka złota zasada. Pamiętajcie o tym, że sprawozdanie czyta się, to przede wszystkim sprawozdanie pisze się. Porównując deklarację, czyli wasze opisy, treść wniosku, z tym, co wydarzyło się naprawdę, my wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten nasz projekt, czy też realizacja grantu odbyła się w miarę zgodnie z planem. Czy Wasze obietnice nie były ponad miarę i czy udało Wam się przynajmniej wcześniej, w części osiągnąć te rezultaty, które zadeklarowaliście? Czego my się chcemy przede wszystkim dowiedzieć ze sprawozdania? A tak jak Kasia mówiła, w naszym programie obowiązuje zasada zarządzania opartego na rezultatach. A zatem pierwszą rzeczą, którą my sprawdzamy, to są rezultaty i wskaźniki, przede wszystkim z tabeli, którą przed chwilą pokazywała Kasia, gdyż to są rezultaty i wskaźniki obowiązujące dla Waszego grantu. Obszar czwarty, rozwój instytucjonalny. My dzięki dawaniu Wam grantów z funduszy norweskich i funduszy OG wspieramy Wasz rozwój jako organizacji. Wspieramy Was jako instytucję, czyli wspieramy, mówiąc angielsko, tak zwane capacity building, tak? Czyli Wasze capacity, Waszą zdolność do podejmowania różnych sprawnych działań na rzecz Waszych społeczności w sektorze społecznym. Drugą rzeczą, którą musimy sprawdzić, to oczywiście, czy poprawnie wydatkowaliście fundusze z Waszego grantu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Trzecią rzeczą, czy zrealizowaliście obowiązek informacyjny. Czwartą, jakie działania zostały zorganizowane i jaka była ich efektywność dla Waszej organizacji oraz najbardziej istotne, jak się rozwija i miejmy nadzieję będzie rozwijać Wasza organizacja. To chcielibyśmy wyczytać przede wszystkim ze sprawozdania. A teraz trochę szczegółów. My w ogóle, jeśli chodzi o sprawozdanie, to ono będzie dostępne w generatorze najdalej w ciągu 48 godzin. Trwają ostatnie korekty. Mamy oczywiście już tekst całego sprawozdania. To sprawozdanie, tak samo jak Wasz wniosek, który składaliście w programie, składa się z pytań i te pytania mają szereg pytań pomocniczych. Ja część tych pytań przekopiowałam. Oczywiście nie trzeba tego jakoś w tym momencie, nie wiem, zapamiętywać, ani robić fotografii, ani później tego wszystkiego odtwarzać z nagrania, dlatego że wszystko znajdziecie w pliku. Ja bym to tylko chciała skomentować. Tych pytań jest bardzo dużo, ale dlatego, że one zostały zadane z bardzo różnych perspektyw. To znaczy, my staramy się zadawać pytania tak, żeby trafiły do Was w różny sposób, bo wiemy, że każda osoba myśli trochę inaczej. W związku z tym te pytania się trochę dublują, jeśli chodzi o ich zakres treści, ale właśnie są zadane z różnych perspektyw po to, żebyście byli w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę nam chodzi. Więc teraz ja skomentuję te podstawowe części sprawozdania merytorycznego. W podsumowaniu, jak to zwykle w podsumowaniu, staramy się opisać kontekst, w jakim działa Wasza organizacja, jaki był główny plan na rozwój tej organizacji, co się wydarzyło, czyli jakie były podjęte działania, dlaczego i jakie zostały metody zastosowane, jakie materiały wytworzono i oczywiście jakiego rodzaju działania zostały przeprowadzone, co konkretnie osiągnięto w wyniku zrealizowanych działań. Pamiętamy o tym, że dobre sprawozdanie to sprawozdanie, które zawiera fakty i liczby. To jest super istotne. W ogóle jeżeli mówimy na przykład o różnych prezentacjach i wypowiedziach publicznych, to to, co się najbardziej zapamiętuje i to, co się najbardziej sprawdza, to są tak zwane human stories, czyli opowieści o ludziach, co się w nich zmieniło oraz liczby. Więc staramy się w naszych sprawozdaniach zawierać przykłady też konkretnych zmian i przede wszystkim liczby, do których możemy się odnieść.
Dlaczego uważacie, że rezultaty osiągnięte są istotne? Dlaczego grant został zrealizowany z sukcesem, również w długoterminowej perspektywie? Jakie są szanse na trwałość tych zmian, które osiągnęliście? I oczywiście, kto skorzystał w wyniku realizacji grantu? Jakie są Wasze grupy docelowe, oprócz oczywiście pracowników i pracowniczek Waszej organizacji? Jak przyznanie tego grantu wpłynęło na Wasz wizerunek, rozpoznawalność, zarządzanie, kulturę pracy? Później kolejne cztery części to jest opis realizacji działań. A zatem rzucamy okiem w nasz wniosek, sprawdzamy, co zadeklarowaliśmy w działaniu numer 1, 2, 3 i 4. I tutaj taka drobna gwiazdka. W większości Waszych wniosków zachowaliście ten porządek sugerowany przez nas, że działanie numer 1 jest działaniem zarządczym, numer 2 komunikacyjnym, numer 3 i 4 skierowanym do odbiorców i odbiorczyń. Jeżeli z jakiegoś względu w Waszym wniosku ta kolejność jest inna, to po prostu opisujecie te działania tak, jak były zaplanowane we wniosku. To nie ma żadnego znaczenia, po prostu używamy tego porządku dla porządku. Pytania pomocnicze do opisów tych wszystkich działań są dokładnie takie same, a zatem pytamy o to, co, jak i gdzie udało się zrobić, a które działania zostały zmodyfikowane, kim były osoby uczestniczące w działaniach, jak udało się je pozyskać, czy udało się dotrzeć do wszystkich grup adresatów, kto był głównym odbiorcą działań, jak informujecie o poszczególnych działaniach, co Wam pozwoliło zebrać tę Waszą publiczność, jakie były nieoczekiwane trudności, wyzwania, ale też szanse, które pojawiły się przed Waszą organizacją w trakcie realizacji grantu, jaki był wpływ na dalsze działania i czy musieliście modyfikować plan działań, a jeśli tak, to dlaczego i w jaki sposób. I to są pytania, które odnoszą się dokładnie do tych czterech działań, na które dostaliście dofinansowanie i w taki sposób prosimy, żebyście o nich pisali, tak jak mówię, uzupełniając je o wątki konkretnych przykładów i liczb. Następna część sprawozdania to podsumowanie planu pracy. Jeśli sobie przypominacie, to częścią Waszego wniosku był plan pracy, bo w ogóle Wasz wniosek był taką trochę zmniejszoną wersją strategii i prosiliśmy Was o to, żebyście zadeklarowali, co tak naprawdę Wasza organizacja zamierza osiągnąć, zamierza dokonać, czego zamierza dokonać w ciągu najbliższego roku. I teraz chcemy Was zapytać zupełnie niezobowiązująco, bo absolutnie nie będziemy Was z tego rozliczać, natomiast jest dla nas super interesujące właśnie, jak rozwija się Wasza organizacja. Czy udało Wam się zrealizować to, co sobie założyliście? Jak zmieniła się Wasza organizacja, jeśli chodzi o procedury zarządzania i możliwości informowania o swoich działaniach, a także jak wyglądają Wasze działania w społeczności? Czy udało Wam się rozbudować komponent partnerstw i współpracy, który, jak Kasia zauważyła, macie specjalnego tutora? Odnieście się do misji, wizji Waszych celów strategicznych i zastanówcie się, na ile te zmiany, które się, mamy nadzieję, dokonały w Waszej organizacji, były trwałe, jakie są z jednej strony ryzyka, jakie z drugiej strony stoją przed Wami również perspektywy rozwoju. Pamiętajcie, tak jak mówię, to nie jest w żaden sposób część, którą my będziemy oceniać, natomiast ona jest dla nas bardzo, bardzo istotna z punktu widzenia planowania przyszłości, planowania dalszych działań i też przekazywania informacji do krajów darczyńców, którym możecie nam wierzyć, których bardzo to obchodzi, bardzo to interesuje, czyli w jaki sposób wydatkowane środki i inwestycje w pewnym sensie w sektor społeczny jest w stanie osiągać pewne aspekty trwałości. Część 1.7 to jest dokładnie to, co pisaliście w punkcie C5 we wniosku. To znaczy są to tak zwane dodatkowe produkty, osiągnięte rezultaty, których nie ma w tabeli i które tutaj możecie w pewnym sensie modyfikować, oczywiście wraz z jakąś zmianą działań. Tutaj opisujemy, jakie produkty powstały w realizacji grantu, jaka była liczba użytkowniczek, użytkowników, uczestniczek, uczestników. Czy coś się już zmieniło pod wpływem prowadzonych działań i jakie zmiany zaszły wśród osób uczestniczących, czyli jakby w grupie bezpośrednich beneficjentów projektu, ale też beneficjentów pośrednich. W jaki sposób jesteście w stanie stwierdzić, że te zmiany zaszły, czy jest jakaś metodologia, która stoi za zamierzeniem tych zmian i jakie długofalowe korzyści przynosi realizacja grantu, jakie możliwości otwiera na przyszłość? I ostatnie pytanie, bardzo ważne, w jaki sposób policzyliście, jak udokumentowaliście wymienione produkty i rezultaty? Ja zaraz do tego wrócę, do tej dokumentacji, bo mamy też część dotyczącą podsumowania działań komunikacyjnych i tutaj stawiam taki wielki wykrzyknik. My teraz, jak wiecie, odbywamy z moją koleżanką Magdą Ramos
spotkania monitorujące z organizacjami i część organizacji, z którymi się spotykamy, nie pamięta, jaki jest obowiązek informacyjny, a to bardzo źle, bo to jest niestety coś, co podlega ocenie naszej i to jest zapisane w umowie. A mianowicie pamiętamy o tym, żeby używać logotypu krajów darczyńców i bardzo proszę, bardzo uczulam na to, żeby się zapoznać z instrukcją. I teraz nie będę przytaczać, bo nie o tym jest webinar, ale trzeba się zapoznać z instrukcją używania logotypu, umieszczać go na materiałach informacyjnych i na wszelkich materiałach merytorycznych, które powstają w ramach grantu. Złote zdanie analogicznie do tego i złote zdanie powinno się znaleźć również w umowach podpisywanych przez Was. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o obowiązek informacyjny. Druga rzecz jest taka, że powinniście mieć profil w mediach społecznościowych albo podstronę na stronie internetowej, która jest dedykowana wyłącznie temu grantowi. I trzecia rzecz jest taka, że musicie zorganizować do końca projektu wydarzenie informujące o tym, że ten grant dostaliście, jaki to jest projekt, co się z nim łączy, co udaje Wam się osiągać, bądź już udało się osiągać. Nie ma większych wytycznych dotyczących tego, kiedy to spotkanie powinno się odbyć. Natomiast ponieważ powinniście je móc wykorzystać dla własnych korzyści, to znaczy spróbować też trochę zareklamować swoją organizację i to, co robicie. Natomiast bardzo mocno uczulam Was na to, żebyście sobie to wszystko powtórzyli i sprawdzili, czy to się rzeczywiście dzieje, bo to niestety podlega weryfikacji, sprawdzaniu i później ocenie. A zatem, tak jak mówię, będziecie się z tego sprawozdawać. Będziecie się sprawozdawać też z różnych rozbieżności, jeśli chodzi o działania komunikacyjne i też chętnie usłyszymy o tym, jakie wyzwania i trudności napotkaliście na swojej drodze oraz które z tych działań okazały się być szczególnie istotne i efektywne dla przebiegu realizacji projektu. I teraz dokumentacja dodatkowa. Dokumentacja dodatkowa zawarta jest w pliku, który będzie załącznikiem do Waszego sprawozdania i on się składa z takich trzech arkuszy. I arkusz wygląda, pierwszy arkusz wygląda tak. Dokumentacja merytoryczna grantu. W dokumentacji merytorycznej podajecie, opisujecie bardzo krótko, czy to jest publikacja, czy to jest podręcznik, czy to jest program szkolenia, czy to jest może fotorelacja z wydarzeń. Jednym zdaniem podajecie tytuł dokumentu, na przykład dobre praktyki partycypacji w gminie Oława, dajmy na to, tak? Działanie, czyli pierwsze, drugie, trzecie albo czwarte i link do materiału, jeśli jest online, albo forma materiału, jeżeli nigdzie nie jest umieszczony, czy to jest wydrukowany, tak? Natomiast jeżeli materiały nie są dostępne w internecie, należy je zarchiwizować. Chciałabym tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie tutaj w tych tabelach umieszczacie tylko informacje o tym, że te dokumenty istnieją. Nie, absolutnie nie załączacie ich w generatorze, nigdy w życiu. Natomiast pamiętajcie o tym, że optymalnie, tak jak już mówiłam o archiwizowaniu na początku różnych materiałów powstających w ramach projektu, to tutaj sugeruję mieć po prostu osobny folder uporządkowany, nawet z numerkami, to już w ogóle byłoby wspaniale, ponieważ my będziemy o to pytać. To znaczy możecie dostać takie pytanie pod tytułem losowa kontrola, proszę przysłać nam dokument numer 4 z dokumentacji merytorycznej, dokument numer 5 z dokumentacji komunikacyjnej i dokument numer 2 z dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników. Tak? Także bardzo tutaj proszę o czujność i o skrupulatność. Tak jak już mówiłam, drugi arkusz tej dokumentacji dodatkowej zestawień to materiały prasowe i tutaj wyłącznie prosimy o to, żeby umieszczać wszelkie materiały, które się ukazały w mediach. Może to być film, może to być audycja, może to być artykuł, może to być reportaż wraz z linkami, działanie, do którego się odnosi i oczywiście stosowne miejsce, gdzie możemy to ewentualnie znaleźć, a jeżeli nie możemy tego znaleźć, to być może o to poprosimy. Ale to oczywiście nie jest w żaden sposób pewne, to znaczy będziemy na pewno prosić o takie dosłanie takich materiałów wybiórczych. Trzeci arkusz to są dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników i tutaj prosiłabym o to, żeby spriorytetyzować te wskaźniki, które znajdują się w tabeli wskaźników, czyli ten obszar czwarty, te wskaźniki, których nie przygotowujecie sami, ani rezultaty, których nie przygotowujecie sami, tylko wskaźniki z tabeli. I tutaj opisujemy, tutaj podajemy informacje o tym, jaki to jest rodzaj materiału, na przykład lista uczestników szkolenia. Tak? Jeżeli na przykład mamy
wskaźnik, liczba osób, które podniosły swoje kompetencje albo uczestniczyły w wydarzeniach szkoleniowych, to to jest to miejsce, w którym należy umieścić dokumentację dodatkową. Warto umieścić oczywiście nazwę wydarzenia związanego z materiałem, czy to było szkolenie, czy to była konferencja, czy była to dowolna na przykład kampania społeczna, tak? Działanie, którego dotyczy materiał, czyli pierwsze, drugie, trzecie albo czwarte i jaka była forma zarchiwizowanego materiału. No i teraz jeszcze, co o tych wskaźnikach. Wskaźniki będą kolejną częścią sprawozdania i tutaj oczywiście znajduje się tabela, którą już Kasia omawiała, więc ja nie będę tego powtarzać, tylko chciałabym powiedzieć, że właśnie będziecie tam deklarować wartości liczbowe wskaźników osiągniętych podczas realizacji grantu, natomiast tam jest jeszcze, znajduje się w sprawozdaniu takie pole opisowe, w którym uzasadnicie, w jaki sposób skalkulowaliście i w jaki sposób udokumentowaliście wskaźniki. I tutaj bardzo mocno sugeruję pracę z tą tabelą, którą pokazywałam przed chwilą. Tak, mamy Excela, w którym wypisujemy dokumenty źródłowe, które nam potwierdzają osiągnięcie wskaźników i mamy pytanie, w którym dwoma, trzema, pięcioma zdaniami opisaliśmy, w jaki sposób jesteśmy w stanie ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że ten wskaźnik został osiągnięty. I będę o tym jeszcze pewnie pięć razy mówić. Bardzo mocno proszę o to, żebyście skrupulatnie wypełniali te tabele wskaźników, ponieważ bardzo często nam się zdarza, że dostajemy te tabele, później prosimy o to, żeby ktoś nam dosłał dokumenty potwierdzające i się okazuje, że no ten wskaźnik to jednak tu był zadeklarowany na poziomie 5, a jest 4, a z kolei inny wskaźnik był zadeklarowany na poziomie 12, a jest 16. Proszę do tego podejść z taką pełną czujnością buchhaltera, przeliczyć dokładnie, sprawdzić, czy te dokumenty rzeczywiście pokazują osobie postronnej ten progres, który chcecie nam zaraportować. No i teraz jeszcze tylko słów kilka na temat tego, jak wygląda sprawozdanie w samym generatorze. Musicie się zalogować, to wiecie na pewno, bo zrobiliście to pewnie nie jeden raz, począwszy od tego, że składaliście przez ten generator wniosek. A po zalogowaniu do systemu jest widoczny wykaz konkursów i rodzaju grantów. I oczywiście tutaj należy wybrać mikrogranty. To jest taki print screen dla organizacji, która startowała jeszcze w naszym naborze interwencyjnym. To w zależności od tego, czy składaliście wnioski w jakimś innym konkursie, czy nawet otwieraliście wnioski w jakimś innym konkursie, pokaże nam się lista tych wszystkich konkursów, wybieramy mikrogranty. Po wybraniu mikrograntów będziecie mieć trzy opcje. Będziecie mogli zobaczyć treść złożonego wniosku, tabelę planowanych dat raportów i sprawozdanie. I tutaj należy wybrać po raz pierwszy utwórz nowe sprawozdanie w części sprawozdanie i utworzyć tylko jeden szkic sprawozdania. Bardzo proszę o czujność w tej kwestii. I żeby otworzyć sprawozdanie, oczywiście należy kliknąć przycisk edytuj. W sprawozdaniu znajdziecie wszystko to, o czym już mówiliśmy. W sensie koleżanka Magda Ramos miesiąc temu na webinarium, podczas którego opowiadała o tym, w jaki sposób należy przygotowywać dokumentację finansową i sprawozdanie finansowe, więc znajduje się tam wzór sprawozdania finansowego, wzór zestawienia dokumentacji, które omawiałam 3 minuty temu, wzór tabeli wskaźników, instrukcja do sprawozdania w generatorze, czyli mniej więcej to, co pokazuję teraz, tylko w wersji trochę rozszerzonej, i wzór końcowego sprawozdania merytorycznego ze wskazówkami, czyli wszystkie pytania w Wordzie, w dokumencie wordowskim wraz z pytaniami pomocniczymi, wskazówkami, co należy w poszczególnych częściach tego sprawozdania zawrzeć. Sprawozdanie jest tak samo jak wniosek podzielone na trzy zakładki, część merytoryczna, część finansowa, wskaźniki, dokumenty finansowe. Dzisiaj opowiadam tylko o części merytorycznej oraz wskaźnikach. I dostępne opcje, jakie macie, to pobierz PDF, za pomocą którego można pobrać sprawozdanie w formacie PDF, zanim nawet zostanie złożone, na co bardzo Was namawiam, dlatego że zupełnie inaczej czyta się słowo drukowane, zwłaszcza dla osób, które powiedzmy nie mają lat 20, tylko jednak są bardziej przyzwyczajone do czytania słowa drukowanego niż słowa wyświetlanego na ekranie. Wierzcie mi, że to robi ogromną różnicę, jeżeli czytamy, sczytujemy na okoliczność jakichś błędów i korekt koniecznych tekst, który jest wydrukowany. Zapisz, sprawdź poprawność, to jest kolejny guzik, oraz złóż sprawozdanie. Na dole każdej zakładki sprawozdanie znajduje się przycisk zapisz, dzięki któremu możecie na bieżąco zapisywać to, co udało Wam się wypełnić, niezależnie od tego. Ja Was bardzo namawiam do tego, żebyście dokument przygotowali najpierw online, offline,
Czyli ściągnęli sobie wzór sprawozdania, uzupełnili wszystkie pola, sprawdzili, co się tam w nim, co udało Wam się zawrzeć i dopiero wtedy wszystko przenosili do generatora, dlatego że to jest niestety tylko system, a Wasz internet i mój internet to jest tylko internet. On w pewnym momencie może przestać działać, nie zapiszą się Wam zmiany. Jeżeli nie będziecie mieli kopii zapasowej, to zmiany zostaną utracone i najprawdopodobniej kilka, jeśli nie kilkanaście godzin pracy. Wypełnienie pól sprawozdania oznaczonych znakiem gwiazdki jest wymagane. I teraz tak, będziecie mieli sobie taki widok. Was obowiązuje oczywiście tylko i wyłącznie sprawozdanie końcowe. Sprawozdanie okresowe jest nieaktywne. I pamiętajcie o tym, żeby nie pracować nad sprawozdaniem w kilka osób, bo to może też zrujnować efekty Waszej pracy. Sprawozdanie zawiera takie narzędzie, które pozwala sprawdzić poprawność, ale to jest poprawność, która głównie sprawdza, czy wszystkie pola zostały wypełnione, tak? I jak sprawozdanie zostanie zapisane, to otworzy Wam się okno z listą nieprawidłowości znalezionych w tym sprawozdaniu, ale pamiętajcie, że to sprawozdanie nie sprawdza Waszych efektów finansowych, ani też rezultatów działań, tylko sprawdza to, czy wypełniliście wszystkie pola, które są wymagane w tym sprawozdaniu. Sprawozdanie może być złożone jedynie po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól. Jak zobaczycie taki piękny zielony komunikat, sprawozdanie jest poprawne, to można je złożyć. I potem system, generator zapyta Was, czy na pewno chcesz wysłać sprawozdanie. Możecie je wysłać, a możecie wrócić do edycji. I jak już to sprawozdanie zostanie złożone, to będziecie mogli zobaczyć w okienku Twoje wnioski po kliknięciu przycisku Zobacz i sprawozdanie będzie miało status Oczekuję na akceptację do momentu zaakceptowania lub odrzucenia przez operatora. I teraz jeszcze tylko dwa słowa o tym, jak ten sobie proces przygotować. Termin złożenia sprawozdania w Waszym przypadku to miesiąc po zakończeniu realizacji grantu, więc trzeba sobie rzucić okiem, kiedy ten koniec został zaplanowany. W dużej większości przypadków jest to 31 marca przyszłego roku, a zatem sprawozdanie Wasze analogicznie powinno być złożone do końca kwietnia. Nie odkładajcie pisania sprawozdania. Ja wiem, że tego nikt nie lubi, a wręcz raczej wszyscy nienawidzą. Natomiast odkładanie pisania sprawozdania, wierzcie mi, że spowoduje tylko więcej perturbacji i więcej czasu, które stracicie na jego pisanie. Sprawozdanie, tak samo jak wniosek, potrzebuje rzetelnej analizy, zrozumiałej treści, poprawnej stylistyki. I tutaj chciałabym po raz kolejny postawić gwiazdkę bądź wykrzyknik. Pamiętajcie, że ludzie, którzy to będą czytać, są ludźmi i chcieliby to zrozumieć. I niezrozumiałe zdania, wielokrotnie złożone, zbyt uproszczone albo nie pokazujące przede wszystkim specyfiki Waszych działań, najprawdopodobniej trafią do poprzedniego, do kolejnego obrotu, tak? Czyli zmarnujecie w pewnym sensie czas na to, żeby udzielać kolejnych wyjaśnień, żeby dopracowywać ten tekst, żeby dodawać jakieś informacje, których nie udało Wam się znaleźć. Więc, żeby nie doprowadzić do takiego stanu i wielu zwrotek od operatora, proponuję raz jeszcze przeanalizować wniosek, przeczytać ze zrozumieniem pytania pomocnicze ze sprawozdania, przeanalizować to, co udało Wam się osiągnąć, co się wydarzyło w trakcie realizacji Waszych działań, materiały, które udało Wam się wytworzyć. Potem napisać sprawozdanie. Potem dać je do czytania osobom, które nie brały udziału w Waszych działaniach, oczywiście jeśli takie są. Ja w różnych kontekstach zwykle prosiłam o pomoc moją koleżankę, która wie, jak wygląda działalność projektowa, ale przez wiele lat nie pracowała ze mną, nawet w tej samej organizacji. Później sprawdzić to sprawozdanie na okoliczność różnych nieścisłości, niedopowiedzeń i tego, co Wam wydaje się oczywiste, ale już czytającemu absolutnie nie będzie się wydawało oczywiste, więc nanieść poprawki. Wydrukować wersję próbną i czytać. Oczywiście w zależności od tego, jaki preferujecie format dokumentu, można go wydrukować, a można po prostu wygenerować z niego PDF-a i czytać go sobie na ekranie i dopiero wtedy wysłać. I ja bardzo dziękuję. Teraz czas na pytania i mam nadzieję odpowiedzi. Pytań trochę padło. Może zrobimy tak, że w kolejności, w jakiej się pojawiały, będę je odczytywać i wkleję je również na czacie dla przypomnienia. I czytam pierwsze. Czy powinniśmy dokumentować rezultaty do planów opisanych we wniosku, ale takich, które nie miały swojej pozycji w budżecie? To zależy, gdzie zostały zadeklarowane. To znaczy fajnie by było, myślę sobie.
Jeżeli te rezultaty zostały zadeklarowane jako przyrost wskaźnika w tabeli rezultatów, to na pewno tak, niezależnie od tego, co się wydarzyło w waszym budżecie, na pewno tak. Jeżeli mają miejsce, tylko odnosimy się do tego punktu C5, czyli w sprawozdaniu 1.1.7, to też w zasadzie zależy od was. Oczywiście byłoby miło mieć taką kompleksową informację. Nie wszystkie rezultaty mają odzwierciedlenie w budżecie, nawet nie wszystkie rezultaty, które są w tabeli rezultatów. Także tak, jeżeli założyliście sobie jakiś rezultat, to powinniście go dokumentować. No. Najbardziej. Dobrze, to kolejne pytanie, troszkę bardziej rozbudowane. Chciałabym zapytać, jak dokładnie ma wyglądać zatwierdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów księgowych, czyli te treści, które są na dużej pieczęci. Kto ma je podpisać? Koordynator projektu plus księgowa plus zarząd organizacji? Czy sprawozdanie merytoryczne osobne, a rachunkowe osobne? Kto ma zatwierdzić do wypłaty? Chciałabym zapytać o całość wymogów w tym zakresie. To jest pytanie bardziej do części finansowej. Znaczy tak, ja mogę powiedzieć, że mają Państwo wzór opisywania dokumentów w naszych dokumentach i jeżeli Państwo potrzebują jakiegoś dalszego wsparcia w tym zakresie, bardzo proszę o kontakt z Magdą Ramos. Agnieszko, możesz wkleić maila do Magdy. Magda o tym Tak. mówiła oczywiście na webinarze. Natomiast to jest bardzo często pojawiający się wątek na naszych spotkaniach konsultacyjnych, monitorujących. I jakby cała idea jest taka, żeby były trzy instancje, które na przykład zatwierdzają dokumenty finansowe do wypłaty. Natomiast o więcej szczegółów proszę zapytać specjalistkę do spraw finansów. Chciałam dodać, że generalnie nie chcemy, żeby się to jakoś specjalnie kłóciło z waszym codziennym postępowaniem. No, każdy dokument księgowy trzeba zatwierdzić merytorycznie, finansowo i do wypłaty i raczej nie mogą to być te same osoby, więc po prostu prawdopodobnie to, czego my wymagamy, niespecjalnie różni się od tego, co powinno być, co i tak stosujecie. Miejmy nadzieję. Dobrze, wkleiłam w międzyczasie link do podstrony na stronie programu z informacjami o tym, jak należy opisywać, przygotowywać dokumenty finansowe i również pod spodem jest link do, nie link, tylko adres mailowy Magdaleny Ramos-Mul. I kolejne pytanie, również troszkę dłuższe. Wskaźnik z umowy. Liczba organizacji, które wezmą udział w Waszych działaniach związanych z rozwojem instytucjonalnym, partnerzy, inne organizacje uczestniczące w Waszych działaniach. Jak to będzie weryfikowane? To znaczy, jak sprawdzane, że faktycznie z organizacjami XYZ współpracujemy i wzięły one udział w naszych działaniach? I tu przykład. Na przykład współpracujemy z fundacją, wolontariuszami z innej fundacji działającymi w szpitalu dziecięcym, działamy z nimi, ale nie posiadamy umowy na to. Działamy razem na podstawie współpracy słownej. Po pierwsze, możecie przygotować jakąś taką deklarację opisującą krótko Waszą współpracę, poza tym i na przykład załączyć korespondencję z tymi wolontariuszami. My nie wymagamy żadnych umów ani takich jakichś skomplikowanych deklaracji partnerskich, tak? Zasadniczo wierzymy Wam na słowo, ale warto, żeby były jakieś dokumenty, które potwierdzają właśnie komunikację z tymi osobami i ich udział na przykład w programie, nie wiem, zdjęcia na przykład albo coś takiego. Umów na pewno nie szczególnie, że my tutaj piszemy, że to są, że to mogą być też właśnie nieformalne partnerstwa. W związku z tym, tak jak Magda mówiła, nie trzeba przedstawiać bardzo długich umów. Wystarczy na przykład jakieś porozumienie albo zaproszenie do współpracy. Tak, kolejne pytanie dotyczy opisu dokumentów i tutaj może się przydać ten link do strony ze wzorami, w jaki sposób należy to robić, ale może wyjaśnijmy,
Chodzi o pytanie, jedynie na umowach i fakturach wystawianych przez ekspertów nie mamy logotypów i złotego zdania. Czy należy to poprawić? Złote zdanie na umowie, tak, logotypy nie. No to konkretnie. Na fakturach nie muszą Państwo umieszczać, zwłaszcza jeśli to jest podmiot zewnętrzny, to nie będzie umieszczał logotypu na swojej fakturze, prawda? I kolejne pytanie. Czy sprawozdanie można zacząć wypełniać przed końcem realizacji projektu? Oczywiście, już za 2 dni. Jak tylko macie ochotę, ale go nie złożycie, no bo jakby nie wiecie, co się wydarzy jeszcze w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Tak, i kolejne pytanie. We wniosku zadeklarowałyśmy nawiązanie trzech oficjalnych partnerstw konkretnymi instytucjami. Niestety jedno z nich nie jest możliwe, mamy kogoś innego w zamian. Czy możliwa jest zamiana partnera? Liczba partnerstw pozostanie taka sama jak we Oczywiście wniosku. możecie zmienić sobie partnera. Tylko pytanie, gdzie w ogóle żeście deklarowali tego partnera, bo jeżeli to jest po prostu zadeklarowana liczba dotycząca partnerstw, to nas trochę nie interesuje, kto jest tymi partnerami, chyba że jakoś szczególnie ma to znaczenie i opisaliście to we wniosku, no to w sprawozdaniu będzie trzeba uzasadnić, dlaczego ten partner został zmieniony. Dobrze, i kolejne pytanie odczytuję też troszkę dłuższe. Jak odnosimy się do działań i rezultatów z punktu B4? Działania i spodziewane rezultaty do osiągnięcia w ciągu najbliższego roku do końca czerwca 2024. Jeśli z tego obszaru nie udało nam się zrealizować jednego zadania i dawałyśmy znać mailowo opiekunowi, że nie zdążymy, to czy niezrealizowane wydarzenie liczy się nam jako niezaliczony rezultat? Ja w tej chwili nie mogę sobie niestety otworzyć punktu B4 z wniosku, ale to jest, jeśli dobrze pamiętam, ta część, która odnosi się nie do działań, na które dostaliście grant, tylko do całego waszego planu pracy, prawda? To jeżeli planu pracy, tak? To ciężko się rozmawia ze sobą na czacie, super. Dobrze, pani Aleksander, w ogóle nie jest żaden problem, bo to jest coś, o co my Was prosiliśmy, po to, żeby zobaczyć, jaki jest kontekst działań organizacji, jak Wy myślicie o swojej przyszłości i co hipotetycznie będziecie mogli zrobić, ale nie z naszego grantu. Nie rozliczamy Was z tego, co nie jest z naszego grantu. Wy tylko, tak jak mówiłam w sprawozdaniu, opisujecie, co Wam się udało zrobić, a czego Wam się nie udało zrobić. To jest tyle. Jak jeszcze ma Pani wątpliwości, to proszę o informację do mnie na maila i będziemy sobie kontynuować tę dyskusję. Ale jeżeli ja dobrze pamiętam, punkt B4 i całą część B, to ona w żaden sposób nie podlega naszej ocenie w sprawozdaniu, raczej naszej ciekawości i tego, że chętnie przekazujemy Wasze refleksje dalej do krajów donorów, bo jakby im to jest istotne do planowania kolejnych tego rodzaju programów. Tak, komentarz do tego pytania, czy można rozpocząć pisanie sprawozdania przed zakończeniem projektu. Mi w generatorze cały czas pokazuje sprawozdania. Dodanie sprawozdania będzie możliwe po Ja aktualizacji mówiłam, wskaźników. że za 48 godzin sprawozdanie zostanie udostępnione, więc bardzo dobrze pokazuje, bo tak powinno być. Jak już mówiłam dwa razy, nasze sprawozdanie się właśnie kończy, podlega ostatnim korektom i na pewno przed końcem tygodnia je opublikujemy. Więc proszę Tak, sprawdzić. ta aktualizacja Nie wskaźników. gastowałam bynajmniej. Przepraszam, jeszcze jest sprawa aktualizacji wskaźników, która się Państwu pojawia. To jest też kwestia, którą po prostu konsultanci zrobią w tym tygodniu, żeby te wszystkie wskaźniki, które wskazaliście we wniosku, zaciągnęły się też do sprawozdania. Nie było to możliwe do tej pory, w związku z tym oni to dostali już sygnał, że mogą to robić i że się spieszy nam. Dziękuję. Wydaje mi się, że to już wszystkie pytania. Nie mam zapisanych żadnych innych. Komentarz. Cudowna jest ta opcja, że można sobie będzie na bieżąco uzupełniać. Dziękuję. Czy jeszcze o coś chcą Państwo zapytać? Jeszcze mamy trochę czasu, to bardzo zachęcam do tego, żeby skorzystać z takiej możliwości.
W każdym razie, jeżeli Państwo już nie mają pytań, to po raz kolejny ja tutaj wpisuję na czacie mój adres mailowy. Bardzo proszę o kontakt w sprawach merytorycznych ze mną, a w sprawach finansowych z drugą Magdą, Magdą Ramos. My jeszcze pewnie przed świętami wyślemy Wam taki kolejny list pod tytułem ogłoszenia duszpasterskie, w którym opowiemy o tym, co jest planowane na styczeń. I pewnie też ogłosimy zapisy na kolejne spotkania monitorujące, więc jeżeli ktoś ma ochotę nie zostać wybrany przez nas, tylko po prostu zapisać się na spotkanie, to będzie taka możliwość. A ja jeszcze dodałam nieustający kontakt do konsultantów, konsultantek regionalnych. Tam też oczywiście w sprawach dotyczących już kwestii bardziej szczegółowych można się kontaktować. Będę miał pytania po kontroli 18 grudnia. Oczywiście zachęcamy do zadawania. No dobrze, to jeśli już na dzisiaj więcej pytań nie ma, to będziemy kończyć. Bardzo dziękuję naszym prowadzącym za prezentację, wszystkim Państwu za zadane pytania. Mam nadzieję, że różne wątpliwości zostały wyjaśnione. Nagranie naszego webinarium razem z prezentacją zamieścimy na stronie programu w dziale Biblioteka, więc można będzie do niej wrócić. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia.